No, jesteśmy tutaj w kamieniołomie w Wojciechowie. To jest nietrzedny kamieniołom. Widzimy, jakie piękne struktury. Łyk drzew Edenu, łączników światłowodowych, połączonych kiedyś swojego czasu. To jest z Pałacem Najwyższego, a tutaj mamy no resztki praktycznie. No tą strukturę tutaj, jak to było zmontowane wtedy, z takich łyk, no to mamy właśnie na tym. Tutaj jest tak samo, o. To jest kamieniołom. Tu za miesiąc będą jakieś prace. O. Ja Państwu tutaj to przybliżę. To jest dalej, a to bliżej. Tak to wygląda. No. Państwo się zorientujecie. Teraz tą ścianę też Państwu pokażę. Tak to wygląda. Prostokąciki, sześciokąciki i tak dalej. Jest tutaj tego cała struktura. Widzimy. Tu. To praktycznie jest cały ten teren, to jest właśnie tak skonstruowany. Tak to wygląda. Praktycznie całe to są tylko miejsca, gdzie można właśnie te struktury zobaczyć. No, ktoś się w komentarzach pytał, czy to można w Polsce zobaczyć takie rzeczy. Można, jak najbardziej. Po to tu jesteśmy. Jest tych, na ten teren to wszystko, co trzeba by tylko odpowiednio odkryć. To my sobie zobaczymy tutaj wszystko, te rzeczy. I to się ciągnie, jeżeli się nie mylę, od Pogórza Kaczawskiego. No, ogólnie na tym terenie jest bardzo dużo kamieniołomów. No, to właśnie jest tak. Tak, kamieniołomy. Tak, i to jest. To zostało w ogóle wykorzystane jak dotąd. W zaporach mury, znaczy te filary budowli inżynieryjnych, wiadukty kolejowe, zapory, co tam tego, to cały czas było właśnie budowane właśnie z tych klocków. Tak to właśnie wyglądało. O. To było wszystko budowane właśnie z tego. No i o, tutaj mamy też dalej. O, widzimy, to jest cały teren, w ogóle to jest od Pogórza Kaczawskiego, to się ciągnie po granicy z Niemcami. No mniej więcej tak. Tak to wygląda. No a tu jest taka ściana pięknie odłupana. Ja chcę się przybliżyć Państwu. No jest. O. No z bliska to też rewelacyjnie wygląda. Ale najlepiej tu przyjechać i zobaczyć na to. Ale już tam za miesiąc będzie tutaj eksploatowane, a więc tutaj się będzie teren jakby zamknięty do takich odwiedzin. Natomiast koło Lubania Śląskiego jest coś takiego, gdzie można zajechać i popatrzeć, nie? No ale to jest cały teren temu pokryty, a tych kamieniołomów jest dość dużo. To jest jeden z wielu kamieniołomów, gdzie właśnie te struktury występują, a więc widzimy, że to jest cały teren pod nami, to właśnie ta struktura jest to. No to tyle. Dziękuję. Na razie.